Tonie wody kopalniane doprowadziły do ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Tak przynajmniej uważają władze spółki restrukturyzacji kopalń. Każdego roku ponad 93 miliony metrów sześciennych wody ze zlikwidowanych kopalń na Śląsku trafia do Wisły i Odry. W ciągu najbliższych 2 lat 10% wody, tej o najlepszych parametrach, ma po uzdatnieniu trafić ponownie do naszych kranów. Karolina Komada. To pompownia Saturn, jedna z 6 pompowni głębinowych należących do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Każda z nich wykorzystuje jeden szyb dostosowany do pompowania wody ze zlikwidowanej kopalni. Ustawowo SRK jest zobowiązane do tego, żeby zabezpieczać sąsiednie zakłady górnicze. Utrzymywanie wód dołowych na odpowiednich poziomach mają na celu zabezpieczenie wszystkich czynnych zakładów górniczych. Odwadnianie zapobiega także powstawaniu zapadlisk oraz podtopień na powierzchni. Co więcej, jak zapewnia SRK, wody, które trafiają do Wisły i Odry, mają minimalny wpływ na środowisko, ponieważ charakteryzują się niskim i miernym zasoleniem. Jednocześnie po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na Odrze spółka cały czas monitoruje i wdraża działania, które mają zminimalizować uciążliwość zrzutów wód dołowych do rzek. Między innymi przeanalizowaliśmy możliwości retencyjne, jeżeli chodzi o w tym wypadku zlewnie Odry. Możliwości retencyjne, które w przypadkach krytycznych, czyli niskiego stanu wód na Odrze, byłoby możliwość wstrzymania wody. Taką możliwość retencyjną znaleźliśmy na pompowni Gliwice i ta możliwość retencyjna sprowadza się do czasu około 3 tygodni możliwości wstrzymania całkowitego pompowania wód. Spółka podpisała 2 listy intencyjne w sprawie budowy stacji uzdatniania wody. W ciągu 2 lat woda pompowana ze zlikwidowanych kopalń ma być oczyszczona i wykorzystana w kranach mieszkańców, m.in. Jaworzna i Katowic. Z tego, co przekazywane są raporty, wynika, że woda ma bardzo dobre własności, bardzo pod względem jakości, co przekłada się na niskie koszty uzdatniania. Jestem dobrej myśli, że z miastem Katowice również podpiszemy już końcową umowę dotyczącą zagospodarowania tych wód na cel wody pitnej dla mieszkańców. SRK wraz z przejętymi zakładami wypompowuje w sumie około 100 milionów metrów sześciennych wody rocznie.